Każdy człowiek musi zmierzyć się z samym sobą. Od tego doświadczenia nie da się uciec. Kiedy spotkałem siebie, zszedłem w jakąś ciemność. Mogłem odrzucić wszystko to, za czym się ukrywałem, za maskami, które zakładałem, żeby dobrze wypaść przed innymi. Bo dotknąłem czegoś dużo bardziej głębokiego w moim życiu. Spotkania z samym sobą, które mnie po prostu zmieniło. Czy spotkałem tam tylko samego siebie? A co jeśli oprócz siebie spotkałem jeszcze coś albo kogoś więcej? A co jeśli spotkałem Boga, który jest obecny w całym stworzeniu? W całym świecie i przenika go. Tak jak mówi Ignacy Loyola, Boga, który jest obecny we wszystkich rzeczach i w nich pracuje. Skoro jest we wszystkich rzeczach, to jest też we mnie. A co jeśli go tam spotkałem? To spotkanie z Bogiem dało mi mnóstwo szczęścia. Chciałem się tym dzielić, bo to doświadczenie mnie zmieniło. Pokazało mi coś więcej o mnie samym. Dlatego zatrzymywałem się w ciszy i stawałem w prawdzie przed sobą. Tę możliwość dawały mi ćwiczenia duchowe Ignacego Loyoli. Wtedy zacząłem się zastanawiać, a może by pójść jeszcze dalej. A może by oddać temu swoje życie? W końcu to najważniejsze doświadczenie mojego życia. Jeśli bym je zgłębił, mógłbym lepiej prowadzić tam innych. Mógłbym bardziej pomóc w spotkaniu ze sobą i z Bogiem. Dlatego zostałem jezuitą. Spotkałem w życiu wiele osób, które za czymś gonią i myślą, że to im da szczęście. Ale tak naprawdę stają się coraz bardziej sfrustrowani. Na co dzień udają, że wszystko jest ok, ale kiedy się otwierają, to mówią, że brakuje im sensu, że brakuje im Boga. Jest też wiele osób, które szukają Boga, ale kompletnie nie wiedzą, jak go znaleźć, od której strony zacząć. Dla nich chcę zostać księdzem, żeby pomóc im znaleźć drogę do Boga.